Halo, halo, cześć, witajcie, moi kochani, witam z bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Xenoblade. No i witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Będziemy sobie dzisiaj przechodzić kolejną część fabuły, mam takie wrażenie. Troszeczkę w ostatnim odcinku posiedzieliśmy i poulepszaliśmy nasze postacie. Mam nadzieję, że dzięki temu będą mocniejsze. Taką mam nadzieję, przynajmniej, że to wyjdzie na plus. A tymczasem idźmy dalej. Idźmy dalej, oczywiście. Zobaczmy, co się stanie z tym statkiem. Zebraliśmy bardzo szybko te drewno, czy coś tam mieliśmy, diamentowe drewno, tak to było, czy coś tego typu. No jakoś tam coś zebraliśmy w każdym razie. Nie było to zbyt trudne, więc mam wrażenie, że to trochę poszło na łatwo. No ale skoro będę mógł wypożyczyć statek, no to dobrze. Powiedziałem pewnie, tam polecimy do jakiejś nowej lokacji. No, ciekawe. Mam nadzieję, że będą lepsi sklepikarze, bo ci w Torigos to albo... No nie, no tam za bardzo nic nie ma, ani żadnych broni, ani lepszej rzeczy, takich rzeczy to po prostu nie ma, więc fajnie byłoby po prostu znaleźć coś ciekawego. Taki jest plan, zobaczymy. Okej, okay. Teraz tak, plan jest prosty. Tym statkiem wypożyczonym od wujka Tory, wyruszamy, jak rozumiem, do innej lokacji. Ciekawe właśnie jakiej. Pewnie mówili nam jakiś czas temu w filmikach, tam się coś zdaje, że coś mówili, ale kurde, za nic nie pamiętam, co za lokacja była. To zobaczymy, czy będzie ciekawostka, będzie coś nowego. O, tu jesteś. Przeszliśmy wiele, żeby to zdobyć, ale to nieprawda. Mech. Przecież naprawdę kupili wszystkie potrzebne materiały? O, to rzeczywiście jest puzzle tree, drewno puzzle tree i diamentowy oak. Diamentowy oak. Co to było oak? Nasiona? Oak to jest chyba nasiona albo żołędzie. Jakoś tak, chyba coś takiego tego typu. Albo oak to był rodzaj drewna? No. W każdym razie, coś fajnego. Oni mówi, że very impressive, to znaczy, że bardzo, bardzo takie, wow, impressive, znaczy impressive. Znaczy impressive wiem, co to znaczy, ale trudno mi teraz znaleźć odpowiednik na język polski. Impressive. Bardzo wyjątkowe, nie, bardzo... No, trudno to było osiągnąć, na pewno. Okej, to byłoby dość, żeby stworzyć frame. Bardzo silną podstawę łodzi. Okej. Ale zbyt szybko, znaczy zbyt too soon for celebration, czyli że nie powinniśmy się jeszcze cieszyć z tego wszystkiego, bo no, proszę się nie denerwować. Okej, mamy wszystko rzeczy, ale tytan uciekł. Dobra, potrzebuję więcej informacji. Okej, pechowo zapomniał nakarmić biednego tytana, więc tytan po prostu odpłynął. Okej, musimy iść i znaleźć go. Niegrzeczny tytan zmierzał w stronę Masrach Spring in Gormod. Okej, do jakiegoś tam miejsca w Gormod. No, to ma sens. Okej, musimy go nakarmić, kiedy go znajdziemy. Okej, tak długo będziemy karmić go, to będzie nam służył nam na statku. To jest taka pewna forma umowy. Okej, czy to jest tradycyjny sposób jakby tego najmowania tych tytanów? Nie jest taki chamski, ten taki rogue, ten taki nie jest taki zły, jak to robi Mor Ardain. Okej, czyli teraz znamy po prostu triki metodę, żeby taką sprytną metodę na te tytany. Żadne się nie pokazują, tylko
oprócz momentu, kiedy te clouds, czyli te chmury są wysoko, więc uważajmy. Zrobię wszystko, co mogę. Okej, dostaliśmy te orby, które mają przekupić Tytana. No na szczęście możemy sobie tutaj przenieść się od razu, będziemy łazić po całej mapie. No, próbuję się uczyć tej metody na poruszanie się po mapie. No, long rest. Okej, możemy rozwinąć się. Do 17 poziomu, wow! Nice! Fajnie. A ten ile może się przenieść? Do 18 poziomu aż. Nice! Super. A Nia dokąd się może przenieść? Ojeju, ona to już w ogóle. Wow, do 19! Nice! Wow, niedawno była na najniższym poziomie, teraz na najwyższym? O kurde. Ładnie, ładnie poekspiliśmy. To jest ważne, żeby chodzić czasami odpocząć, bo tam jest możliwość podbicia expu na levele. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, że my awansujemy w trakcie gry, ale również kiedy śpimy. Nie wiem, dlaczego to się tak się dzieli, dziwnie. Brzmi dobrze. Okej, no po prostu nie wiadomo, czy to jest na pewno w tym miejscu dokładnie. Po prostu musimy iść zobaczyć, jak to wygląda. Nie chcesz iść? Okej. Jak rozumiem, chcemy iść wszyscy. No, ekipą teraz gonimy, naprawdę. Okej, teraz czy jest jakaś opcja, żebyśmy się przenieśli troszeczkę bliżej może? Nie, to nie jest tu. O, to jest tutaj. Okej, będziemy blisko od razu. Podkrywaliśmy tych miejsc, wszystkich możliwych dookoła, więc powinno to po prostu ułatwić naszą komunikację. Teraz tu musimy zejść trochę niżej, jak rozumiem. Tak, to wszystko działa. To jest okej. Musimy te collection spoty, czyli tam te miejsca, w którym coś wyskakuje, często odwiedzać, bo my po prostu dużo tych przedmiotów potrzebujemy do robienia kolejnych punktów, do zdobywania kolejnych punktów, które są rozsiewane po mapie, czyli te cores, czy te rdzenie, które mamy, żeby ulepszać nasze ostrza. Więc sprawa jest taka, że musimy po prostu to zdobywać gdzieś tam w różnych miejscach mapy, żeby po prostu móc te ostrza nasze ulepszać, czyli po prostu nasze ostrza są ulepszane przez rdzenie, a te rdzenie zdobywamy poprzez, no po prostu musimy, po pierwsze musimy ją zdobyć, musimy zdobyć te rdzenie, a po drugie musimy do tych rdzeni dodać jakieś pewne punkty. Czyli na przykład potrzebujemy 5 drewna, 5 czegoś, 5 czegoś, żeby te rdzenie przerobić na działające, rafinowane, i wtedy rafinowane rdzenie możemy dać naszym ostrzom i wtedy to działa. Okej, my po prostu musimy dać ten Green Pollen Orb, okej? Rex, ty to zrób. Dlaczego ja? Nie mam nic przeciwko, ale... postaraj się nie być zjedzonym. Nie mów takich rzeczy. Tutaj masz. Gdzieś ten odpłynął. Okej, być może popłynął do zobaczyć u Mona. Wierzę, że tak. Tytany są bardzo inteligentne. Okej, powinieneś to wiedzieć. Wracajmy i zobaczmy u Mona. Więc. Okej.
Quick ship. O, tu zaraz możemy od razu obok punktu, więc jeszcze bliżej będzie. Let us go. Świetnie, przyjaciele wrócili. Okej, czy możemy popłynąć kiedy chcemy? Dużo, dużo tych Green Pollen Orbs dostał, więc został podłączony do ramy statku, więc możemy po prostu odpływać kiedy chcemy. Dziękujemy. Nie ma co dziękować. Okej, jeżeli chcemy odpłynąć, mamy z nim porozmawiać. No dokładnie, no chyba chcemy odpłynąć już, no odpłyńmy. Okej, statek, ostatni, najlepszy, statek Umona jest gotowy do odpłynięcia. Czujcie się wolni do tego, żeby odpłynąć, kiedy chcecie. Miejcie dobrą przygodę, tą wycieczkę, przyjaciele. Dbajcie o siebie, dbaj o siebie Tora. Dbaj o siebie Tora, do Tory po prostu bezpośrednio. Dbajcie o siebie Tora, to brzmiało jak jakiś socjalizm. Thanks, Simon. We owe you. Indeed! Enjoy your boaty jaunt! So that's the World Tree. Whoa, I've never seen it so close before. Me neither, to tell you the truth. But it's just as awesome as I'd hoped. The current's really strong. Following that, and you're a goner. It's great that we made it this far. But how do we get over there? Any ideas? Pyra? We... Huh? Rex, we need to leave. We can't stay here. What? Why? What are you talking about, Pyra? Ophion! Ophi who? Gotcha! Ophion, stop this. What's wrong? Can't you hear me? It can't be.
Co tam się odwaliło? What the fuck? Pyra? Anybody? I'm here. You hurt? No, I'm fine. Looks like we're all okay. Except for the fact that we now find ourselves in the belly of the beast. The beastie's belly? This is the inside of the Orion Titan. Look! Tora, think this not nice place. Is that how we're gonna end up? Hey, Rex, don't jinx us. Everyone, shouldn't we try to get out of here? If I recall, the Orions live towards the beast's back. There must be a way up there. Yeah. Can't hang around here for sure. Over there. Huh? Poppy sees something over there. Someone coming this way. For real? Maybe you're just seeing things. Poppy is certain. Something is flickering over there. Flickering? You say? Some kind of ghost, maybe? Shut up. There's no such thing. Nia, you're not scared, surely? Don't talk nonsense, Rex. I'm not a kid. You're scared. At last, something Nia's scared of. Just you watch. Hey, where's Pyra? What? Pyra's missing. But she was right here. Pyra? Pyra! Hey, what's up? Hey, what's the big idea? Don't wander off like that. Nothing, really. I was just taking a look around. What's the matter? What's so funny? Oh, nothing. Titan's foot. Oh, things are looking brighter already. Poppy can help too. Now even more brighter. You two are certainly earning a keep. Oh, I wish I could say the same for old Dromark here. Apologies, my lady. See? Not so scary when you can actually see. Let's find the exit. Yeah! Quest for Uraya. Kurde, lądowaliśmy w żołądku jakiegoś stwora po tym wszystkim. Ja pierdzielę. Okej. Okay. Dobra, ale to już będziemy robić w następnym odcinku. Więc serdecznie dziękuję za oglądanie. Ta fabuła myślę, że będzie dobrym wstępniakiem, a uciekać będziemy stąd w następnym odcinku. Siemanko, no i cześć.